Ustawy jest obniżenie tych progów w przypadku referendów merytorycznych do 15% i w przypadku referendów odwoławczych zmiana na 35, ale już nie liczby osób, które brały udział w wyborach, tylko liczby osób, które zagłosowały na dany organ, czyli na przykład na wójta bądź na Radę Gminy. Prawo tak. wnieść o odwołanie organów stanowiących, czyli Rady Gminy, Rady Powiatu i Sejmiku Wojewódzkiego. W artykule 170 Konstytucji jest powiedziane i jasno, że mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego mogą decydować o sprawach dotyczących tej jednostki, w tym o odwoływaniu organów, które zostały wybrane w wyborach bezpośrednich. Cześć! Witajcie na kanale lub bezpośrednio. Tak bardzo entuzjastycznie zaczęłam, bo. Tutaj, czego Wy nie widzicie, jest lampa, więc się cieszę, bo dopracowujemy nasze studio. No i dzisiaj też nagrywamy na żywo, stacjonarnie. Ze mną Tomasz Synowiec. Cześć, witajcie. Zwykle z Tomkiem rozmawiam o kwestiach zagranicznych, ale dzisiaj wyjątkowo porozmawiamy o Polsce. Może nie wyjątkowo, bo pewnie też będziemy z Tomkiem wracać do takich tematów. W każdym razie referendum odwoławcze. Tak, referendum odwoławcze w Polsce funkcjonujące na poziomie samorządowym jest to referendum, które jest gwarantowane dla mieszkańców jednostek samorządu terytorialnego przez samą konstytucję. W artykule 170 konstytucji jest powiedziane jasno, że mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego mogą decydować o sprawach dotyczących tej jednostki. W tym o odwoływaniu organów, które zostały wybrane w wyborach bezpośrednich. I to jest też ciekawe i ważne, dlatego, że warto zwrócić uwagę na to, że automatycznie, kiedy wprowadzono wybory bezpośrednie na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, no bo w, wcześniej byli oni wybierani przez rady gmin i rady miast odpowiednio, to automatycznie spowodowało to, że zyskaliśmy prawo do ich odwoływania w Referendum, i tak samo mamy oczywiście, skoro mamy o, o możliwość odwołania każdy organ, który jest wybierany bezpośrednio przez nas w wyborach, to znaczy, że oczywiście że Rady Gmin czy Rady Miast oraz Rady Powiatów i Sejmiki Wojewódzkie, a o tym się y, czasami zapomina, bo to nie są popularne referenda odwoławcze, również mamy prawo zainicjować i przeprowadzić. No właśnie, no i dzisiaj będzie o tym referendum odwoławczym na poziomie samorządowym ale zanim jakby przejdziemy do tych wszystkich regulacji prawnych dotyczących referendum odwoławczego na poziomie samorządowym, no to chciałam zrobić taki krótki wstęp w ogóle, kogo my możemy odwoływać, bo samo jakby poziom samorządowy jest w Polsce zróżnicowany. Mamy gminy, mamy powiaty, mamy gminy miejskowiejskie, mamy gminy wiejskie, mamy miasta na prawach powiatu, więc kogo odwołujemy? Prezydentów, wójtów, burmistrzów? Jak to wygląda? I tak jak powiedziałem, oczywiście, jeszcze rady. Co do wójtów, burmistrzów i prezydentów, tak naprawdę w każdym z tych przypadków mówimy de facto o tym samym organie, który jest inaczej nazywany ze względu na jednostkę, w jakiej się znajduje. To znaczy wójtowie to są w gminach wiejskich, w gminach miejskich oraz wiejsko-miejskich mamy burmistrzów, a w gminach miejskich tych większych. Mamy prezydentów miast. Prezydentów miast mają największe miasta, mają miasta, które były kiedyś stolicami województw przed reformą administracyjną, oraz miasta takie zasłużone historycznie, jak na przykład Oświęcim. Tak. No a oprócz tego, tak jak wspominałem, nie zapominajmy, możemy odwołać rady, przy czym tutaj warto pamiętać o tym, że możemy odwołać całą radę. W polskim prawie nie mamy instytucji odwołania poszczególnego radnego, jeżeli odwołujemy już radę. To tylko i wyłącznie całą. I też w przypadku Rady sama inicjatywa odwołania, e, odwołania może wyjść wyłącznie od obywateli. E, natomiast w przypadku odwołania Wojtów, burmistrzów, e, prezydentów miast, e, tą kompetencję obywatele dzielą również z Radami, które również mogą inicjować na określonych warunkach e, możliwość odwołania. E, oczywiście w referendum danej, da, danej osoby. Czyli w takim razie, jak chcemy odwołać wójta, burmistrza czy prezydenta, niezależnie czy mieszkamy w mieście czy w gminie, to te zasady będą tak naprawdę podobne. Jak w takim razie odwołać taką osobę? Tak naprawdę, zasady są takie same. No oczywiście musielibyśmy się w tej chwili pośpieszyć, o czym za chwilę na pewno też powiemy. Wiem. Dlatego właśnie odcinek też nagrywamy teraz, bo... Kończy, kończy się czas, no. Kończy dwa, się nie, czas, także... Wójtów. Także jeżeli chcecie odwołać wójta, trzeba się pośpieszyć, czas w tej kadencji dobiega końca. A nie można go też odwołać zaraz po starcie kolejnej kadencji, więc tak naprawdę kolejna taka możliwość dopiero będzie... Zależy też jaki będzie stan prawny, bo może się, stan z, prawny, ale... może, może się zmienić, ale dopiero za e, no, kilkana... Kilkanaś... także... kilkanaście miesięcy. Tak, tak to... także jeśli chcecie odwołać wójta, prezydenta czy burmistrza chyba przed 2025, to jest ostatni gwizdek, dlatego też ten film. E, tak, no i sytuacja wygląda tak, że... E... Oczywiście z taką inicjatywą może wyjść e, Rada Gminy. Ja będę to, już od tej pory, mhm. nie będę powtarzał cały czas Rada Gminy Rady Miasta, będę cały czas mówił Rada Gminy, ale kiedy mówię Rada Gminy, to również dotyczy e, e, Rad Miejskich. E, z taką inicjatywą może wyjść e, Rada Gminy i tutaj mamy w zasadzie e, dwa przypadki. Pierwszy przypadek to jest nieudzielenie absolutorium e, i tutaj również będę się już posługiwał wójtem, ale to także dotyczy burmistrzów e, i, prezydentów i prezydentów miast. I jeżeli absolutorium, czyli to jest takie potwierdzenie, że wójt wykonał prawidłowo budżet, który był przewidziany, jeżeli nie zostanie udzielone absolutorium wójtowi, to automatycznie oznacza to niejako przez Radę złożenie wniosku o referendum, które dopiero sama Rada oczywiście będzie rozpatrywała. O ile to absolutorium nie zostało udzielone w okresie co najmniej 9 miesięcy od terminu, kiedy wójt został wybrany, i nie później niż na 9 miesięcy przed terminem, kiedy kończy się kadencja danego wójta, i w takiej sytuacji na posiedzeniu Rady Gminy nie, w, nie wcześniej niż 14 dni od nieudzielenia tego absolutorium. Rada Gminy głosuje, czy chce, żeby zostało przeprowadzone e, referendum. No oczywiście nieudzielenie absolutorium również podlega e, kontroli administracyjnej. To nie jest swobodna, uznaniowa decyzja Rady Gminy. Rada Gminy nie może sobie stwierdzić, no, wójt, wszystko, co. Stoprocentowo wypełnił budżet, ani złotówki się, nie, nie, nie ma rozbieżności, nawet takiej operacyjnej, mu nie udzielił. Taka uchwała oczywiście byłaby zaskarżona i później uchylona przez odpowiednie organy, no ale w sytuacji, kiedy mamy, mamy, mamy podstawę i Rada Gmin tego nie udzieli, no to automatycznie w tym okresie czasowym oznacza to, że jest złożony taki wniosek. No i. Ten termin upływa 30 lipca, więc jeżeli Rady Gminy by chciały z tego powodu z tego powodu zwołać jakieś referenda, no po 30 lipca już będziemy wiedzieli, gdzie to w ogóle jeszcze jest możliwe, mhm. a, a gdzie już ta opcja przepadła. I to jest jedna opcja dla Rady Gminy. Druga opcja dla Rady Gminy to jest taka, że Rada Gminy może niejako z własnej inicjatywy, z innych przyczyn niż nieudzielenie absolutorium wyjść z inicjatywą, Tutaj również ograniczają termin 9 miesięcy od rozpoczęcia kadencji i 9 miesięcy przed, przed, przed upływem kadencji. Co oznacza 30, 30 lipca, 30 lipca, z tego względu, że musimy pamiętać, że w tej chwili koniec kadencji samorządu w Polsce jest ustawiony ustawowo, ponieważ mieliśmy ustawę, która przedłużyła Kadencję samorządu terytorialnego wszystkich jednostek i po prostu w tej ustawie zapisano, kiedy ta kadencja się kończy, stąd, stąd taki termin, bo normalnie tak naprawdę już bylibyśmy w tym okresie, w którym nie można tych referendów przeprowadzać, ale w związku z tym, że zasadniczo o rok została przedłużona kadencja, spowodowało to automatycznie, że referenda dalej mogą być przeprowadzane. Tylko w takiej sytuacji Rada Gminy ma taką jedną gwiazdkę ważną do zaznaczenia. To znaczy, jeżeli referendum będzie ważne, a w przypadku odwołania jednostek samorządu terytorialnego wybranych bezpośrednio, referendum jest ważne, jeżeli w referendum wziął udział co najmniej 3 piąte głosujących przy wyborze tego organu, mhm. to jeżeli takie referendum będzie ważne. A okazałoby się, że dany wójt nie został odwołany, to znaczy większość głosujących zagłosowała przeciwko jego odwołaniu okay. i, mieliśmy, i mamy spełniony ten próg, to w takiej sytuacji yy, rozwiązuje się Rada. A Więc yy, to jest tak, że Rada nie może też sobie swobodnie tym dysponować. Aczkolwiek tutaj warto zauważyć, że jest to problem nieco fikcyjny wynikający z tego problemu, że w Polsce nie stosuje się strategii głosowania przeciwko odwołania danego włodarza miasta danego Wójta, po prostu w takich sytuacjach normą jest, że dany Wójt po prostu aktywnie zachęca swoich zwolenników, żeby nie oni nie poszli do, do referendum. Co jest o tyle problematyczne, powiedziałbym wręcz patologiczne, że powoduje podwójne osłabienie referendum i jego frekwencji. Bo, po pierwsze, zachęca tych, którzy chcą pozostawienia danego Wójta, żeby nie szli. A po drugie, to jest też trochę zniechęcające dla tych, którzy chcieliby odwołać danego Wójta. No bo oni wiedzą, że zasadniczo no to tak czy siak szansa na, na tak. osiągnięcie progu wyborczego w sytuacji, w której zwolennicy danego włodarza miasta nie, pój nie pójdą i jest minimalna. To też można polecić anima animację, która jest na naszym kanale, kanale YouTubeowym e, o murwanej gościnie goślinie mur murowanej, e, gdzie to naprawdę było do tego stopnia, że więcej osób zagłosowało za odwołaniem wójta, niż on dostał głosów. A i tak, nie udało się go odwołać. I to jeszcze w sytuacji, gdy on de facto w areszcie siedział. Więc Dokładnie. polecamy bardzo an Tam animację. Anim ja się postaram gdzieś tutaj podlinkować, bo wiem, że jest taka opcja na YouTubie, więc y, powinno Wam tutaj wyskoczyć, jak chcecie się przełączyć na tamtą animację, co zachęcamy. Tak, więc to jest ten problem, który często występuje i z tego powodu też większość referendów odwoławczych w Polsce jest nieważnych, aczkolwiek. Nie wszystkie zdarzają się ważne w tej kadencji. Także kilka takich się zdarzyło. Między innymi w gminie Jemielną, którą co prawda opisywaliśmy referendum, które było za odwołaniem Rady Gminy, które akurat się nie udało, ale która to gmina miesiąc wcześniej przeprowadziła referendum odwoławcze pani Wójt. No i to są oczywiście opcje Rady Gminy. Natomiast z taką opcją możemy wyjść również my, jako obywatele. No i tu oczywiście trzeba powołać. Komitet i zebrać podpisy uprawnionych 10% do głosowania w danej gminie, żeby zainicjować takie referendum. Na, po, na poziomie powiatu, jeżeli byśmy chcieli radę powiatu z jakiegoś powodu odwać, to również jest 10% mieszkańców powiatu. W przypadku województwa to jest 5%, przy czym oczywiście no, te liczby byłyby w naturalny sposób wyższe ze względu na większą liczbę mieszkańców w województwie niż w gminie. Oczywiście to jest tak, że my wiemy, ile tych podpisów potrzebujemy, bo w momencie, gdy rejestrujemy komitet, który dąży do odwołania wójta, dostajemy informację, jaka jest liczba zarejestrowanych wyborców i przez to, jaki jest próg do osiągnięcia jakiego dążymy. No i tutaj też, też warto zwrócić uwagę na takie sprawy jak choćby ostatni wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w, Piotrko, dotyczący, w Łodzi, który dotyczył sprawy w Piotrkowie Trybunalskim, no bo normą było, że też próbowano brakować takie inicjatywy Powołując się na takie kwestie, że na przykład w przypadku Piotrkowa Trybunalskiego używano skrótu przy wpisaniu adresu zamieszkania, no bo Piotrków Trybunalski jeszcze u, ulica, na której ktoś jest zamieszkały, często po prostu się nie mieściła i używano skrótu i z tego powodu odrzucano wnioski i Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi uznał, że no nie można tak jakby, nie po to jest ten przepis, żeby tworzyć jakieś bariery dla obywateli, tylko jest po to, żeby zweryfikować, czy faktycznie tylu obywateli popiera. Dane głosowanie. No, oczywiście, sprawa jest teraz do Naczelnego Sądu Administracyjnego złożona, bo się druga strona odwołała, natomiast no z wyrok na szczeblu wojewódzkim daje nadzieję, że ta probowywaterska wykładnia prawa zostanie utrzymana. I w momencie, gdy zbierzemy te 10% no to składany jest wniosek i musi on zostać złożony i później w odpowiednich terminach jest, jest wniosek uwzględniany i powołany z, z referendum. Natomiast także ograniczają nas tu terminy. Natomiast w przypadku obywateli te terminy mamy nieco dogodniejsze niż Rada Gminy, ponieważ nam przysługuje termin 8 miesięcy od rozpoczęcia i 8 miesięcy przed zakończeniem kadencji. E, to znaczy, że my nie 30 lipca, ale jeszcze miesiąc dłużej możemy złożyć taki wniosek. Przy czym tutaj warto pamiętać, że to i tak w tej chwili, jeżeli ktoś by w tej chwili zaczynał, e, to i tak czas na zbiórkę podpisów i na te wszystkie procedury byłby niejako skrócony, bo to nie trzeba zacząć inicjatywę, okay. tylko złożyć już wniosek z tymi podpisami w tym terminie. Więc taki ostatni dzwonek tak naprawdę jest? Tak, ale... jeżeli, tak naprawdę. Jeżeli chcecie odrywać swojego wójta, nie chcecie czekać do wyborów, no to osta ostatni gwizdek to, to, to już dzisiaj, dzisiaj się za to zabierajcie. No i oczywiście tam później są wszystkie terminy, w jakich należy zwołać referendum. Natomiast no, może być decyzja odmowna, tak jak w przypadku Piotrkowa, wówczas są terminy na złożenie skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego, która wynosi 14 dni. Sąd ma 14 dni na rozpaczenie, później jest 14 dni na odwołanie. Natomiast takiej precyzyjnej daty dziennej, kiedy na przykład ostatnie referendum mogłoby się odbyć, nie możemy tak naprawdę wyliczyć. Z tego powodu, że są jeszcze terminy doręczenia. No, na przykład jak wysyłamy pocztą, e, pocztą dokumenty, no to liczy się data stempla, czyli powiedzmy, że e, jednostka dostała e, dzień później dany termin, e, uzasadnienie wyroku sądowego zostało doręczone dzień później i to powoduje takie pojedyncze dni przesunięcia. Jakby generalnie zliczyć te terminy, no to wychodzi termin styczniowy, tylko tak jak mówię, jest te kilka dni, które to generalnie może się różnić, znaczy ten termin styczniowy to jest wyliczony dla terminów, kiedy byłoby, byłaby sytuacja, że po pierwsze komisarz w najpóźniejszym terminie odrzuciłby wniosek o referendum, wskazując, że są jakieś wady. Sprawa toczyłaby się w najpóźniejszym terminie, zostałby złożony wniosek do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w najpóźniejszym terminie zostałby rozpatrzony i tak przez wszystkie te szczeble, w związku z czym oczywiście te referenda raczej będą wcześniej i w terminie nie żadnego referendum odwoławczego, się nie spodziewam, natomiast czysto teoretycznie taka możliwość yy, istnieje. A takiej standardowej drodze powiedzmy, że składamy do końca sierpnia, bo taki mamy czas, tak. wniosek o referendum, to kiedy ono mniej więcej się odbędzie, zakładając, że po drodze nikt nam nie odmówi i będą te procedury tak. W terminie 50 dni, oczywiście w, ustawowo w, dniu, w dniu, który jest ustawowo wolnym, komisarz wybiera tam termin, w którym zwołuje to referendum. Tak, więc to jest relatywnie szybko, przy czym teraz tak, jesteśmy już w takim okresie, kiedy no się, zbliża się ten koniec kadencji, już drugi raz opóźniony, w związku z czym też w naturalny sposób no jakby no, te terminy się kończą, no bo tu jest dość logiczne założenie, że gdyby tych terminów nie było, mogłoby się okazać, że na przykład mamy referendum odwoławcze dla danego wójta, w terminie, kiedy prowadzona już jest kampania wyborcza wyboru następnego wójta, tak. co byłoby dość nieracjonalne, bo oczywiście, jeżeli teraz zostałby odwołany jakiś wójt, no to wyborów przedterminowych w tak krótkim terminie przed wyborami się już nie przeprowadza, wówczas jest wyznaczony komisarz do zarządzania gminą do czasu wybrania wójta już w normalnej procedurze, w normalnym terminie, no po prostu jest to nieracjonalne e, robić wybory w sytuacji, gdy no, toczy się już kampania kolejna. Wiemy już jak odwołać wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, ale to nie jedyna opcja na przedwczesne wybory. Co by się stało, jeśli wójt umrze? Do kiedy te wybory mogą zostać przeprowadzone? E, jakby zgodnie z obowiązującym prawem, jeżeli termin tych wyborów przypadłby na e, termin krótszy niż 6 miesięcy przed zakończeniem kadencji, przy podkreślam tutaj, że termin wyborów, nie sama śmierć wójta nastąpiłaby na 6 miesięcy przed, a doszłoby do sytuacji, w której po prostu zwołanie wyborów przypadałoby na ten termin 6 miesięcy przed końcem kadencji. Wówczas wyborów przedterminowych się nie przeprowadza, a również jest taka opcja, Rada Gminy może podjąć taką decyzję w przypadku, gdyby ten termin wypadał między 6 a 12 miesiącami przed końcem kadencji żeby tych wyborów przedterminowych nie przeprowadzać. I to się tyczy zarówno sytuacji, w której wójt, wójt zostałby odwołany, jak i w sytuacji, w której zrezygnowałby bądź umarł, bądź z jakiegoś innego powodu zostałby pozbawiony mandatu. I co w takiej sytuacji, kiedy wójt nie ma już przestaje być wójtem, bo zostaje odwołany? Wyz wyzna wyznacza się komisarza, który do daty do przeprowadzenia wyborów po prostu zarządza jednostką i pełni obowiązki danego wójta. A kto wyznacza tego komisarza? Komisarza wyznacza premier. Także to też musicie brać to pod uwagę przy różnych odwołaniach bo też jest cały czas taka możliwość. Czyli już wiemy w takim razie tak naprawdę, jak odwołać wójta, burmistrza, prezydenta, bo pamiętajcie, że to, co mówi. Oraz także jako obywatele mamy prawo tak. wnieść o odwołanie organów stanowiących, czyli Rady Gminy, Rady Powiatu i Sejmiku Wojewódzkiego. Tutaj warto zauważyć, że fakt, że nie możemy złożyć takiego wniosku odnośnie starosty czy zarządu powiatu, czy marszałka wojewódzkiego, czy zarządu województwa, wynika wprost z regulacji konstytucyjnej, która mówi, że oczywiście możemy decydować w sprawach jednostek samorządu terytorialnego w drodze referendum, w tym odwoływać organy, które zostały wybrane w wyborach bezpośrednich. Tak. A my starostów, czy marszałków oraz zarządów powiatu i województwa w wyborach bezpośrednich nie wybieramy ponieważ oni są wybierani odpowiednio przez Radę Powiatu i przez Sejmik Wojewódzki i tak samo do momentu, kiedy wójtowie w 2002 roku zaczęli być wybierani w wyborach bezpośrednich, tych wójtów w drodze referendum nie mogliśmy odwoływać. Więc zmiana prawa samorządowego, która sprowadziła wybory bezpośrednie, dała nam również prawo do odwoływania tych wójtów. I ja to bardzo często e, e, lubię tutaj podkreślać, bo część e, krytyków ułatwień wprowadzenia ułatwień w odwołaniu wójtów, tak jak w tej proponowanej ustawie, która w tej chwili jest po wecie Senackim w Sejmie czeka na rozpatrzenie, która wprowadza niższe progi, Część osób krytykuje te rozwiązania z takiego punktu widzenia, że to jest niedobre rozwiązane niedobre rozwiązanie antysamorządowe z tego względu, że będzie powodowało, że będzie można łatwiej odwołać samorządowców. I ja tutaj się z tym zdaniem fundamentalnie nie zgadzam, ponieważ samorządność polega na tym, że my mamy prawo sami się rządzić. Wzmocnienie samorządności jest wzmocnienie naszej decyzyjności, a nie wzmocnienie samorządowców. Wzmocnienie samorządowców kosztem naszej decyzyjności to nie jest wzmocnienie samorządu. To jest jego osłabienie. Mhm. W związku z czym ja tak jakby fund bardzo mocno często podkreślam fundamentalnie, że nasze prawo do e, odwoływania jednostek, czy podejmowania e, w referendach decyzji i obniżenie tych progów, to jest wzmocnienie samorządu i wzmocnienie samorządności. Mhm. I oczywiście w przypadku wójtów musimy pamiętać o tym, że jakiś próg e, jest potrzebny i to wynika z takiego problemu oczywistej natury. To znaczy, normalną sytuacją w bardzo wielu samorządach, nawet chyba w większości, jest, że wójt ostatecznie jest wybierany w drugiej turze wyborów. Tak, bardzo. Często, często jest to, w wielu oczywiście miejscach jest to w pierwszej turze, ale w bardzo wielu jest to w drugiej turze. Co oznacza, że liczba osób głosujących na innych kandydatów w pierwszej turze, Przewyższa liczbę głosujących na danego w, w, Wójta. No i to mogło, jakby nie było akurat, bo w przypadku referendów merytorycznych nie ma takiego argumentu, dlaczego ten próg w ogóle musi być, no bo mogłoby go nie być po prostu. Ale w przypadku referendów, gdy odwołuje się Wójta, no to mogłoby to prowadzić do takiej sytuacji, że odwołujemy danego Wójta, no bo. Ludzi, którzy są za innymi kandydaturami jest więcej. Robimy przedterminowe wybory, po czym ten odwołany wójt wchodzi do drugiej tury i tą drugą turę wygrywa. Tak. W związku z czym, pewne rozwiązania, jak uniknąć, jak uniknąć tego problemu, trzeba wdrożyć. No, w Polsce zdecydowano się, że zrobimy to przez to, że musi być określony próg liczby osób, które pójdą byś właśnie mógł się teraz zatrzymać i powiedzieć, jaki w tym momencie mamy próg i jaka jest ta propozycja tej ustawy, która... Tak, w tej chwili próg e, wynosi e, 3 piąte osób, które głosowały w e, wyborach e, do danego organu. I tutaj zwracam uwagę e, na, na to zróżnicowanie, e, ponieważ e, liczba wyborców w wyborach na wójta i wyborców do rady gminy w tej samej gminie nie zawsze jest równa. Wynika to z tego, że czasami w, znaczy to w większych miastach nie będziecie mieli tego problemu, bo tam są po prostu listy kandydatów i proporcjonalnie jest dokonywany podział. Natomiast w mniejszych miejscowościach mamy jednomandatowe okręgi wyborcze. I w sytuacji, gdy w danym jednomandatowym okręgu wyborczym zgłosi się tylko jedna osoba, jeden kandydat, no to tam nie przeprowadza się wówczas głosowania. A w związku z tym, że nie przeprowadza się głosowania, w jakiejś liczbie okręgów, no to liczba osób, która głosuje w wyborach do Rady Gminy jest stosunkowo niższa niż w wyborach mhm. na wójta i z tego względu tutaj ten próg może być różny, co prowadziłoby do takiej sytuacji, że gdyby jednocześnie, a to jest możliwe, możecie jednocześnie zwołać referendum w sprawie odwołania wójta i rady, gdyby przeprowadzić jednocześnie to referendum, no to w mniejszych miejscowościach mogłoby się okazać, że liczba głosów wymaganych do tego, żeby referendum było ważne, w przypadku jednego i drugiego organu byłaby różna. Tak. Mhm. tak, no czyli teoretycznie jest taka możliwość. Wydaje mi się, nie znam takiego przypadku, nie, nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek. W Polsce się to zdarzyło, ale jest teoretycznie możliwe, że referendum w sprawie odwołania Rady byłoby ważne, a w przypadku odwołania Wójta byłoby nieważne. No Odwrotnie, czysto teoretycznie też jest, też jest możliwe, bo można e, wrzucić tylko karty do głosowania e, do, do, do mhm. jednych wyborów, ale. Praktycznie to się nie zdarza, żeby po prostu tutaj była taka różnica głosów. Tak, no tutaj też myślę, że warto podkreślić to 3 piąte, bo myślę, że tak standardowo jesteśmy przekonani, że jak kojarzymy referendum, no to myślimy o tych 50%. Bo w przypadku po... samorządów 50% jest dla referendów ogólnopolskich i tutaj też zwrócę uwagę na pewne zróżnicowanie które dla przeciętnego obywatela może wydaje się takie zupełnie nieistotne, natomiast no my prawnicy mamy taką tendencję, żeby zwracać uwagę na takie detale. Tak, my prawnicy to megnie mówią, nie wiem, czy tutaj jest... Ta, znaczy, tak naprawdę, no, ja jeszcze, fo, jeszcze jeszcze, formalnie jak nagrywam, nie jestem prawnikiem, ale to, to, to się w najbliższym czasie zmieni. E, w w przypadku referendum ogólnokrajowego nie ma progu dla ważności referendum. Mm -hmm. Znaczy referendum może być nieważne z innych powodów, z powodu złego przeprowadzenia, pewnych nielegalnych jakichś działań podjętych w kampanii, ale nie ma progu liczby głosów, żeby referendum było ważne. Czyli to ostatnie referendum, w którym głosowało poniżej 10% w sprawie między innymi jednomandatowych okręgów wyborczych. Ono zostało uznane przez są najwyższy wa za ważne. Tylko nie jest wiążące. Nie jest wiążące, ponieważ zgodnie z konstytucją, żeby referendum ogólnokrajowe było wiążące, wymagana jest frekwencja 50%. E Natomiast w przypadku referendów lokalnych, ten próg wynosi 30%, ale to nie jest, e żeby referendum było wiążące, tylko, że referendum było ważne. Jeżeli e tego 30% nie ma, to referendum jest po prostu z mocy prawa nieważne. Więc e, e, dla prawników jest to jakieś zróżnicowanie. Podejrzewam, że dla większości osób praktycznych różnic w zasadzie nie ma, więc mogą tego nie różnicować. Tak, no tutaj też o tych referendach nieodwoławczych była rozmowa na kanale między innymi o spalarni śmieci w kraśniku. I tam to referendum nie było ważne, bo poszło do urn mniej niż 30% uprawnionych do głosowania, ale mimo wszystko, nawet jak to jest około tych 30%, tam 20 kilka, no to to jest w tym momencie. Spora część tak naprawdę osób mieszkających na tym terenie, więc też bardzo często osoby rządzące samorząd słuchają tego jako głosu doradczego, zwłaszcza, że tam spora tych część osób opowiedziała się przeciwko w przypadku Kraśnika, przeciwko tej spalarni śmieci, więc też myślę, że trudno jako samorząd jawnie czasami lekceważyć głos mieszkańców, nawet jeśli jakby. Litera prawa mówi, że to referendum nie jest ważne. Tak, oczywiście. No jakby to, że referendum nie jest ważne nie oznacza, że nie, nie można się wsłuchać w tą propozycję. Zawsze to jest jakieś możliwość wypowiedzenia tak, się w, po prostu. W, w, propo, w propozycji mhm. ustawy jest obniżenie tych progów w przypadku referendum merytorycznych do 15% i w przypadku referendów odwoławczych zmiana na piąte, ale już nie liczby osób, które brały udział w wyborach, tylko liczby osób, które zagłosowały na dany organ, czyli na przykład na wójta bądź na radę gminy. Więc jakby, jest stanowczo... Tak, to jest oczywiście stanowczo mniej. Tutaj warto przy tym też zwrócić uwagę, że w tej chwili jakby jeżeli jesteśmy przeciwko danej kwestii w referendum, jakby no to tak naprawdę z punktu widzenia takiej strategii, dla nas jest zupełnie, zupełnie nieracjonalne iść i głosować na nie. Tak. Po prostu dużo bardziej opłaca nam się, jest dużo większa szansa, że. Bo podbijamy wtedy frekwencję. Tak, więc no. głosu głosując na nie, de facto prędzej przyczynimy się do tego, że dana opcja przejdzie, co powoduje, że osoby świadome tego procesu no, mają świadomość, że nie warto iść, co powoduje, że często ta wola wyborców właśnie jest w wyniku tego progu wyborczego wypaczona. Zresztą... Tak, myślę, że mogliście się spotkać w tym w swoich gminach, w swoich miastach. Jeśli oczywiście była tam próba referendum odwoławczego, bo mam wrażenie, że to zwłaszcza przy tym się spotyka, chociaż nie tylko, bo w ogóle przy tych referendach lokalnych. Jeśli władza ma określone zdanie, na przykład nie chce być odwołana, no to może nie jawnie, ale próbuje właśnie namawiać głosu. niejednokrotnie jedno, nie nie dzieje się to zupełnie jawnie, tak. z otwartym przybicą. Jeśli... Potrafią, potrafią włodarze miast mówić, nie idźcie, do tego referendum. Tak, tak. Sama się z tym e, spotkałam, kiedy właśnie e, prezydentka mówiła, jeśli jesteście za mną, nie idźcie do wyborów. E, do referendum. Do, do referendum. Do, do, wy, do wyborów S zazwyczaj S się jednak zachęca. Tak. Tak, nie idźcie do referendum. No i wtedy rzeczywiście e, nie została odwołana, bo chociaż jakby ten wynik był taki, że większość osób chciała, żeby została odwołana, no to ta frekwencja była na tyle niska, że nie. Tak, Warto też zauważyć, no ciężko, żeby w e, takich referendach większość nie była Zdecydowana przytłaczająca większość nie była za odwołaniem. W momencie, kiedy sami ci włodarze miast i gmin przekonują swoich zwolenników, żeby nie szli, no, to, to, to większość ich tak. posłucha. Tak, i myślę, że tutaj też jest trudno, bo. Czasami zróżnicować, na ile po prostu te osoby, które nie poszły, to się jawnie wypowiadają, mówią, że my, na jesteśmy przeciwko odwołaniu, dlatego nie idziemy, a na ile po prostu, no bo ta tendencja jednak w miarę niskiej frekwencji w wyborach samorządowych, niższej niż w innych wyborach w Polsce, cały czas jedynie wybory do Parlamentu Europejskiego cieszą się niższą frekwencją niż te samorządowe, a na ile po prostu to też jest efekt tego. No dlatego też pewnie ten pomysł obniżenia tych progów referendów byłby na tyle opłacalny, że już wtedy nie można by było namawiać do tego, żeby nie iść do urny. To znaczy można by było, można, ale, ale, to, znaczy jest ale, ale to, to już jest dużo większe ryzyko, bo ten próg jest dużo mniejszy i też liczba obywateli, która musi pójść, żeby referendum było wiążące jest zdecydowanie mniejsza, co paradoksalnie Podwójnie podbija frekwencję, no bo obniżenie mm -hmm. progów referendalnych paradoksalnie ma nie prowadzić do tego, żeby w referendach mniejsza liczba osób decydowała, tylko większa. No bo w sytuacji, kiedy przeciwnicy wiedzą, że nawet przy ich nieobecności dany pomysł może przejść, no to w tym momencie oni muszą pójść. A w tym momencie, jak oni muszą pójść, no to też osoby, które twierdziły, że no i tak referendum będzie nieważne, no to w momencie, kiedy obie strony się mobilizują, no to ta druga strona też wie, że może pójść. No a też jeżeli dużo osób idzie do referendum, dyskutuje, a nie mówi, że po prostu go zlekceważy, no to w takiej sytuacji też na wyborców mniej aktywnych, którzy jakby też czerpią informacje od swoich sąsiadów, rodzin. Prędzej do nich doszła taka informacja o referendum i to, że jest to ważne i żeby do niego pójść. Więc to jest rzeczywiście paradoksalna sytuacja, że obniżenie referendum może sprawić, że ta frekwencja będzie wyższa, ale w przypadku tych samorządów rzeczywiście może tak być. Także zobaczymy, co się będzie finalnie działo z ustawą i czy te progi będą obniżone czy nie. No a my tutaj chyba wyczerpaliśmy temat tego. Reformu, tak, jak myślę, myśl, 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 że na koniec warto przypomnieć, jeżeli chcielibyście odwołać w tej kadencji e, e, jakąś jednostkę samorządu terytorialnego, czy to wójta, burmistrza, czy prezydenta miasta, czy też radę gminy, radę miasta, e, 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 radę powiatu, czy sejmik wojewódzki, Macie czas na to, ale razem z zebraniem podpisu i na złożenie ich do 30 sierpnia. Tak, a jeśli jesteście członkami, członkiniami Rady Gminy, Rady Miasta, no to wtedy po prostu macie czas do 30 lipca, lipca. jeśli chcecie odwołać w tej kadencji. I żeby przypomnieć jeszcze o frekwencji i o wszystkich progach, 3 piąte. 3 piąte liczby osób, które brała udział w wyborach danego organu. I myślę, że to tak słowami podsumowania. Tyle. Także widzicie, że jeśli chodzi w ogóle o kwestie referendów odwoławcze, ordynacji, no to one są czasami dosyć skomplikowane i myślę, że tak schematycznie czasami myślimy o tym, że te 50% nam się kojarzy z referendum, bo gdzieś się e, utkwiło. Tak, bo to 50% jest zawsze przy, wszystki mm -hmm. przy wszystkich okazjach powtarzane jako ten próg trudny do osiągnięcia, który nam się udało przy referendum akcesyjnym do Unii Europejskiej osiągnąć, notabene dzięki tym, którzy poszli głosować na nie, bo Gdyby nie oni, nie było ono było e, No, Natomiast zapomina się o tym, że w przypadku referendów e, lokalnych. E, wygląda to inaczej. Wy, wygląda to inaczej i też czasami zapomina się o tym, że mamy jeszcze referendum zatwierdzające zmianę konstytucji, w, w przypadku którego w ogóle progu, u, dla, a, żeby referendum było wiążące, nie mamy. Jakby, no, i jakby nikogo to nie burzy. obecna konstytucja też została przyjęta w referendum, w którym 50% osób w frekwencji nie osiągnięto. No dokładnie, także tych progów tutaj procentowych i w ogóle jeśli chodzi o ordynację różnych kwestii, jest znacznie więcej. Na pewno będziemy chcieli jeszcze wyjaśnić, jak działa ordynacja przy nadchodzących wyborach, bo myślę, że to też dla wielu nie jest kwestia. Oczywista. Także, jeśli macie jakieś inne pomysły, bo o rynacji wyborczej do parlamentu będziemy mówić na pewno, ale chcecie się, się dowiedzieć o czymś innym, to koniecznie dajcie nam znać, czy to wpisując komentarz, czy pisząc do nas przez nasze media społecznościowe Znajdziecie nas jako lub bezpośrednio.pl na wszystkich mediach społecznościowych, albo wszystkich tych popularniejszych, bo wszystkich to na pewno nie, bo tych platform jest dużo. I możecie też do nas pisać: kontakt małpa lub bezpośrednio.pl. Tam też możecie nam proponować różne tematy rozmów, do artykułów, czy na przykład na spotkania i na wykłady, bo tak, nas, w różnej możecie formie. Możecie nas także y, zaprosić y, do własnych y, wspólnot, także do mniejszych miejscowości, żebyśmy przeprowadzili. I takie szkolenie warsztaty z tego, jak wygląda, wyglądają instytucje demokracji bezpośredniej w Polsce, jak możecie z nich korzystać, zarówno na szczeblu ogólnopolskim, jak i na szczeblu lokalnym. Dokładnie, no bo to przecież nie tylko referendum, ale różnego rodzaju inicjatywy obywatelskie, petycje. Jest tego, jest tego sporo. Także dawajcie nam znać. No i my póki co jesteśmy w kontakcie. A ja tutaj dziękuję bardzo za spotkanie. I żegnamy się Agata Kępa i Tomasz Synowiec. Do zobaczenia!